Witam z tej strony, Szwajcar. W tym nagraniu powiemy sobie o gridowaniu. Będzie to przestroga przed gridem. Tak, gridem. To, co widzicie tutaj na rachunku, to typowy grid. Zobaczcie, jak tu są pozycje otwierane. Jest to para GBP, czyli funt do dolara kanadyjskiego. Interwał dzienny. Pozycje otwierane w połowie czerwca. Tu widzimy buy, 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 czyli same longi. Cały czas cena spada. Otwierane są longi. Zaznaczam, że nie jest to mój rachunek. Jest to rachunek pokazywany w internecie obecnie przez pewną osobę dość znaną na. PST, czyli polskiej scenie tradingu. Zapewniam też, że ja, prowadząc PGT, czyli Platformy Edukacyjne Grupy Traderów, nie griduję i nigdy nie będę gridował. A we wrześniu za miesiąc ruszamy z rachunkiem około 20-40 tysięcy złotych. Będzie to rachunek pokazywany tylko w grupie PGT. Będzie login i hasło inwestora dla każdego, kto należy do PGT, czyli Platformy Edukacyjnej Grupy Traderów. Ale zacznijmy o przestrodze przed gridem. Dlaczego ja tak tempie grid? Za chwilę to pokażę. Co to jest grid? Według mnie to uśrednianie pozycji. Gdy mamy trzy pozycje na stracie, czyli jak tu widzimy pierwsza pozycja long, druga pozycja long i trzecia pozycja long. wtedy mamy już grid. Tu widzimy, że kolejne pozycje to wszystkie by 0,04 lota. I tu dopiero pozycja short na 0,04 lota. Pierwszy short w tym miejscu, i widzimy, że dalej są shorty. Czyli przy stratach zaczęli piramidować autorzy tego rachunku. Ale bardzo późno, bo.

Piramidowanie rozpoczęło się w tym miejscu, w tych przedziałach cenowych. Jest to spadek z 1,65 80. Obecnie mamy cenę 1,6018. Jak możemy nazwać te właśnie szortowanie? Tutaj to jest tak zwany scaling out Czyli pozbywanie się na kolejnych poziomach ryzyka z pozycji, ale dlaczego tutaj autorzy się pozbywają tego ryzyka? Jest proste wytłumaczenie: po prostu są tak przelewarowani, że muszą się hedżować. Także tu jest jeszcze tak zwany hedge na jednym rachunku. Mamy 11 tych longów i otwieramy kolejno shorty pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy short 7 shortów razy 0.4 luta daje 0.28 pozycja netto około mamy 0.44 w longu w shortzie mamy 0.28 netto Netto jesteśmy 0,16 w longu. Także dalej liczą na wzrosty i będą pewnie zamykać po kolei te shorty, jak cena będzie rosła. Znowu scaling out, tym razem na shortach. Stan rachunku jest opłakany. Teraz tylko wspomnę, że obecnie po tych dużych spadkach Wynosi minus 93%. Jest to stan rachunku teraz, czyli przykładowo Equity 5000 na rachunku obecnie 300 dolarów. Dlatego przestrzegam przed gridem, bo ich cel był jasny. Mamy. Cofnijmy się do. Czerwca. Mamy połowę czerwca. Jesteśmy w tych przedziałach cenowych. Patrzymy na historię. Widzimy, że tutaj jest konsolidacja. Szeroka. Jesteśmy na tych poziomach, czyli dolnym ograniczeniu konsolidacji. Uznajemy, że cena ma pamięć wsteczną, czyli powinna reagować. Powinno być odbicie w górę. Tutaj do górnej granicy konsolidacji. Nie ma tego odbicia. Idzie trend dalej w dół. Mamy coraz lepsze ceny. Uśredniają pozycję. Akumulują w strefie. To znaczy, gridują po prostu. Tak jak Lemur. Jak SM z DK. Jak grupa ST. Dodajcie sobie literę. I jak szkoleniowcy. Na literę F. Tempie grid od samego początku od 2009 roku, i to, co się dzieje teraz, to jest masakra po prostu. Jak? Oni mogą to robić, na swoich rachunkach to robią, dodatkowo jeszcze ludzi uczą czegoś takiego. Ci od grupy sygnałowej wpuścili około 200 osób. Z kapitałem przeszło 2 miliony łącznym i teraz jest do wyboru. Albo. Aktualnie mają minus 55% strat. Albo wracają za 210 pipsów. Na zero, czyli wtedy wychodzą na plus dopiero. Albo cena spada o 120 pipsów. I zeruje im konto do, do kompletnego zera, czyli 2 miliony poszło w rynek do market makerów. Ci, którzy banerki zakładają brokerskie, Także są winni. Kupuj tanio, sprzedawaj drogo. To totalna głupota na rynkach lewarwanych. Później są tacy, którzy uznają tutaj. Za tani poziom wszędzie mówią i nakręcają się, że jest tanio, a tutaj, że jest drogo. Na ograniczeniu górnym konsoli jeszcze potrafią powiedzonka robić takie, że a te nie działa. Taki jest niski poziom. PST, czyli tak zwanej polskiej sceny traderskiej, tanio kupują, long będą trzymać tutaj, jednak cena ma to gdzieś, spada sobie w trendzie i dalej spadki daje nadzieję na odbicie, jednak na funcie twardy Brexit i. Nadal spadki. To gdzie jest w końcu te tanio? A może inaczej postąpić? Widzimy, że jest trend w dół. Jest tanio, ale będzie jeszcze taniej. Taniej i taniej. Cały czas taniej. Dopiero jak będą sygnały na odwrócenie tendencji, to dopiero wejść. Winny kierunek. Kończąc już te nagranie, wspomnę tylko, że na grupie PGT jest dokładnie wyjaśniona metoda i geneza, dlaczego oni posługują się tym gridem: dlaczego tak lubią napychać kasę, w kieszenie brokerom market maker, co ich to do tego. Zachęca na PGT nie gridujemy jest zakaz gridu. Metody są. Po prostu bez gridu, jeśli jest piramidowanie to zawsze zabezpieczamy ryzyko i mówię, że można zostać tylko z jedną pozycją wziętą, a nie z trzema czterema pięcioma sześcioma siedmioma ośmioma jak tutaj. Tak gra totalny amator dzieciak z ręką w nocniku. Dając się wozić rynkowi za każdym razem, poleci tylko trend. W jedną stronę rachunek skasowany. Później, protezy w stylu ranów. SLK, 100% na kapitale i inne pierdoły. Tak się po prostu nie handluje. To nie są traderzy, tylko pseudo. Traderzy. Influencerzy. Inni. Także na grupie PGT jest nagranie 30 minut wyjaśniające dlaczego grupa ST dodajcie sobie literę tak zrobiła i dlaczego tym gridem jaki tutaj widzimy szkoleniowcy bawią się cały czas. Dziękuję. I przestrzegam przed gridem. Nie gridujcie. Pozdrawiam.